Siemanko, YouTube Rewind i Zeitgeist od Google oraz Best of 2014 od Apple, czyli wielkie podsumowania roku już za nami, a tymczasem wraz z Michałem przygotowaliśmy własne zestawienie najlepszych aplikacji gier w tym filmiku na iPhone'a, czyli App Store Rewind The Best of 2014. Na wstępie chciałem zauważyć, że niezmiernie ciężko było wyłonić najlepsze 5 pozycji, które ukazały się w tym roku w App Store, a tym bardziej uporządkować je na jakimś tam podium. W związku z czym w tym filmiku przedstawiam wam po prostu 6 aplikacji oraz 3 gry, które uznaliśmy za najlepsze pozycje. Jednak w dużej mierze są to po prostu duże aktualizacje bądź kolejne części. Pierwszą aplikacją, której duża aktualizacja okazała się 10 października, jest Launch Center Pro 2. Wiele osób pyta się, na czym polega powyższy program, do czego służy. Główną jego ideą jest nie włączanie aplikacji, a akcji z nimi związanych. Zamiast ciągle szukać tej samej osoby, dodajemy skrót wysłania do niej nowej wiadomości. Robisz do zdjęć na Instagrama, zamiast włączyć od nowa aplikację i przychodzić do zrobienia zdjęcia, wystarczy, że klikniesz jeden przycisk w Launch Center Pro. Aktualnie aplikacja posiada skróty i akcje do niesamowitej ilości programów, a lista z tygodnia na dzień jest coraz większa. Launch Center Pro kierowany jest nie tylko do power userów, jednak również do zwykłego użytkownika iOS-a. Osobiście używam LCP już od ponad roku i dzięki tej aplikacji zaoszczędziłem niesamowicie sporo czasu oraz znacznie ułatwiła mi ona uporządkowanie Springboarda. Launch Center Pro oferuje również pokaźną ilość kombinacji tworzenia własnych ikonek i wybór teł, dzięki czemu możemy dostawać program do swoich potrzeb i upodobań. Aktualnie LCP jest przycenione na 3 dolary, jednak jego średnia cena to 5 dolarów. Jednak jak na program, z którego docelowo korzystamy non-stop i daje nam takie możliwości, naprawdę warto zainwestować te 15 zł, bądź też mniej. O trzeciej odsłonie aplikacji Tweetbot mówił już wcześniej Michał na naszym kanale. Przypomnę tylko, że jest to oczywiście klient Twittera. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim bardzo czytelnym i przejrzystym interfejsem, przydatnymi gestami, personalizowaną obsługą i wiele, wiele więcej. Trzecia odsłona Tweetbota pojawiła się 24 października w cenie 3 dolarów. Aktualnie została przesunięta na 2 dolary. Jeżeli tak jak ja śledzicie sporo blogów i serwisów przy pomocy RSS-ów, to na waszych iPhone'ach nie może zabraknąć aplikacji Reader 2, która ukazała się w App Store 12 września zaraz po premierze iOS 7 w cenie 5 dolarów. Reader 2 obsługuje prawie wszystkie serwisy, począwszy od Feedbina, przechodząc przez Feedly i Feedrambiera, na Fever kończąc. Dzięki tej aplikacji przeczytamy również odłożone na później artykuły w serwisie Readability. Reader 2 posiada 6 motywów kolorystycznych, a jego obsługa w dużej mierze polega na posługiwaniu się gestami. W niektórych możemy nawet przypisać konkretne akcje. Czytnik połączony jest również z takimi serwisami jak Instapaper, Packet, Buffer, Evernote, Twitter, Facebook i wiele, wiele więcej. Fantastical 2 to kolejna większa aktualizacja, którą uznaliśmy za najlepszą w danym roku. Znowu szerzej opisał ją Michał w oddzielnym filmiku. Przypomnę tylko, że jest to alternatywa dla natywnego kalendarza dostarczonego wraz z iOS. To, co wyróżnia Fantasticala, to przede wszystkim inteligentne wpisywanie wydarzeń, połączenie z przypomnieniami, wygodny widok miesiąca, czy też podgląd na skończonych wydarzeń, a także niesamowita ilość opcji w ustawieniach oraz przejrzysty interfejs. Fantastical 2 pojawi się w App Store 30 października w cenie 3 dolarów. Aktualnie został przeceniony na $1.99. Fotografia przy pomocy iPhone'a. iPhonografika. Chyba tak to już się mówi. W każdym razie VSCoCam podbił serca praktycznie każdej osoby robiącej i edytującej zdjęcia na iPhone'ie. VSCoCam 2 pojawił się w App Store w czerwcu i jest dostępny za darmo, oferując pokaźną liczbę gotowych filtrów po 99 bądź 2 dolary. Aplikacja różni się ciekawym interfejsem, kompletnie innym podejściem do zdjęć i ich obróbki oraz sporą ilością dostępnych ustawień. Tak jak zapewne wy, tak i ja dziwię się, co taka aplikacja jak Radium robi w zestawieniu najlepszych aplikacji 2013 roku, jednak uznałem to za ciekawostkę czy też dodatek. Radium pojawił się już w sierpniu po udostępnieniu jej za darmo na iOS i aktualizacji do iOS 7 w listopadzie, podbiła serca osób kochających muzykę i radio. Aplikacja jest niesamowicie banalna w użyciu, jednak to czym bije na przykład Pandorę, to ilość stacji radiowych, których możemy słuchać praktycznie wszędzie. Samych polskich stacji jest niesamowicie dużo, jak nie wszystkie. Nie ma żadnych ograniczeń, reklam ani abonamentu. Przejdźmy teraz do gier, a zaczniemy od zdecydowanego faworyta. Real Racing 3 to darmowa ściganka znajdująca się w pierwszej dziesiątce w ponad 90 krajach i jest dostępna całkowicie za darmo w formie freemium od lutego tego roku. O danej grze mógłbym napisać cały artykuł, jednak nie chcę was zanudzać, zresztą możecie pobrać ją za darmo i wątpię, że ktoś o niej nie słyszał. W każdym razie, w grze znajdziemy ponad 70 modeli samochodów, którymi możemy jeździć na 12 prawdziwych torach w różnych kombinacjach w ponad 1500 wyścigach. To, co trzeba podkreślić, to to, że dane liczby stale rosną, a ostatnio do gry został wprowadzony wyścig w czasie rzeczywistym.
niesamowita grafika, model jazdy i proponowane liczby. To zdecydowanie jedna z najlepszych gier w App Store. Kolejna darmowa gra, ale czy darmowa znaczy gorsza? Poprzedni, ten jak i następny przykład obalają stereotypy. Plants vs. Zombies, część druga. Po wydaniu w minione wakacje zastanawiałem się nad czym za... Plants vs. Zombies, część druga. Po wydaniu w minione wakacje zastanawiałem się, czym zaskoczyć można studio PopCap. Powiedzmy sobie rzecz jasna w wymienionej grze, której podtytuł mówi It's About Time. Wraz z naszymi sezonkami, roślinami i kosiarkami i czymkolwiek tam jeszcze dostajemy, podróżujemy po starożytnym Egipcie czy też Dzikim Zachodzie. Druga osłona tej kultowej gry okazała nowe sposoby ochrony naszych mózgów, nowe rośliny, zombie, kurczaki i wiele więcej. Co do ostatniego, mówię serio. Dla niecierpliwych, w tym mnie, udostępniono możliwość przyspieszenia czasu w grze. Niesamowicie duży plus. Polecam pobrać i sprawdzić samemu. Ostatnią pozycję w tegorocznym zestawieniu objął Dead Trigger 2. Tak, kolejna liczba pod tytule. Grafika, krew, emocje, więcej krwi, więcej misji, jeszcze więcej krwi, muzyka. Tak w skrócie można przedstawić drugą odsłonę powyższego FPS-a. Multum poziomów, 3 ogromne regiony, więcej krwi, 30 typów broni, więcej krwi i świetnie rozwiązane sterowanie. I więcej krwi. Nic tylko grzać do App Store, pobierać i spędzić godziny nad graniem. Bo za darmo, to wolno. Trochę przydługi jednak, mamy nadzieję, przydatny dla niektórych filmik. Tak według nas minął ten rok pod kątem aplikacji i gier, jednak większość pozycji pojawiła się po premierze iOS 7. Nic dziwnego. Na koniec chcielibyśmy życzyć ciepłych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku oraz multum przecen i nowych pozycji w App Store przez najbliższy rok. Komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Face'a i Twittera. Do usłyszenia!